O sztucznej inteligencji w smartfonach mówi się już tyle, że niektórym wychodzi to bokiem i nic dziwnego, bo bardzo często jest to tylko jakiś tam marketingowy slogan. I stąd właśnie przyszedł pomysł na materiał taki jak ten. Dzisiaj pokażemy Wam na przykładzie nowego Oppo Reno 12 FS 5G, jak całe to słynne AI może Wam uprzyjemnić codzienne korzystanie ze smartfona i już teraz powiem Wam, że z 3 funkcji w tym smartfonie korzystalibyście moim zdaniem na okrągło. Zatem poznajcie bliżej nowy, kusząco wyceniony Oppo AI Phone i przekonajcie się co do tego, jak działać może sztuczna inteligencja w smartfonie w praktyce. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Oppo Polacy najchętniej wykorzystują AI do przerabiania zdjęć i zadawania chatbotom pytań. Ponad połowa badanych jest gotowa płacić za AI. Sztuczna inteligencja w 4 najnowszych smartfonach serii Oppo Reno 12 5G, określanych mianem właśnie Oppo AI Phones, jest zupełnie darmowa. Jednym z tych urządzeń jest właśnie nowiutki Oppo Reno 12 FS 5G. Pozostałe modele to Oppo Reno 12 F 5G oraz Oppo Reno 12 Pro 5G i Oppo Reno 12 5G. Zapamiętaliście? I jeszcze raz, tu macie listę. Lecimy dalej. Oppo Reno 12 FS 5G to jeden z najnowszych modeli i najatrakcyjniej wycenionych. Kosztuje 1499 zł i w tej cenie otrzymuje się całkiem sporo. Jak widzicie, ten konkretny egzemplarz jest ciemnozielony, a w sklepach jest również bardzo ładna wersja pomarańczowa. Uwagę z miejsca zwraca świecąca obwódka Halo Light z konfigurowalnymi efektami świetlnymi otaczająca moduł aparatów z tyłu obudowy. Co ciekawe, wyspa o nazwie Cosmos Ring tylko nieznacznie wystaje za tylny panel. Dioda może subtelnie sygnalizować powiadomienia o wiadomościach, połączeniach lub ładowaniu. Nie mam zamiaru wbijać tym smartfonem gwoździ, ale producent chwali się, że dzięki rozwiązaniu o nazwie All-Round Armour sprzęt chroniony jest nieźle przed upadkami, zadrapaniami, naciskiem i rozpryskami wody. Elementy wewnętrzne zabezpiecza technologia, uwaga, gąbczastego wypełnienia. Jest też certyfikat IP64 oraz 5 gwiazdek zdobytych w teście SGHS Performance Multi-Scene Protection. Brzmi poważnie. Od strony sprzętowej mamy tutaj układ MediaTek Dimensity 6300, 12 GB pamięci RAM i aż 512 GB pamięci na dane. Są to podzespoły wystarczające do zapewnienia odpowiedniej płynności działania zadowalającej absolutną większość osób szukających sprzętu z tego segmentu cenowego. Wymagające gry działają nieźle, filmy na platformach VOD odtwarzają się płynnie, a ich odbiór poprawia naprawdę ładny ekran OLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 120 Hz. Jest akumulator zapewniający nawet 2 dni działania oraz opcja szybkiego doładowywania dzięki ładowaniu SuperVOOC o mocy 45 W. I nie pytajcie mnie, czy ładowarka jest w zestawie. Nie ma. No, ale przynajmniej cena smartfona jest mniejsza niż 1500 zł. Smartfon wspiera NFC umożliwiające płatności zbliżeniowe, Bluetooth 5.3 i wyposażonego w 3 aparaty tylne. Poza głównym o rozdzielczości 50 megapikseli jest 2-megapikselowa kamerka makro. Jest też sensor o rozdzielczości 8 megapikseli z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu widnieje 32-megapikselowa kamerka do selfie. Zwróćcie na przykład uwagę na to, jak fajnie smartfon rozmywa tło przy zdjęciach portretowych. Skoro wiecie już, że smartfon może robić zdjęcia, no bo każdy smartfon może je robić, dlatego między innymi jest smartfonem, to płynnie przejdźmy do kwestii związanych z oprogramowaniem oraz sztuczną inteligencją, która pozwala między innymi na ich edycję. Na pokładzie Oppo Reno 12 FS 5G jest Android 14 i nakładka ColorOS 14, która właśnie doczekała się świetnej sierpniowej aktualizacji. Aktualizacji wprowadzającej nowe funkcje AI. Do tej pory w smartfonach Oppo AI było 5 interesujących zestawów funkcji AI, do których dołączyły teraz 2 kolejne. Powiedziałem Wam, że z 3 spośród tych funkcji będziecie korzystali na okrągło, no i nie kłamałem. To znaczy z 2 będziecie korzystać niejako automatycznie, bo one działają i tak bez Waszego udziału, natomiast 3 jest tak praktyczna, że na pewno z miejsca się w niej zakochacie. Pierwsza funkcja to AI czysty głos, działająca pasywnie. Sztuczna inteligencja identyfikuje otoczenie, w jakim się znajdujecie i sprawia, że Wasz rozmówca słyszy Was w jak najlepszej jakości, bez żadnych dodatkowych niepożądanych odgłosów. Drugą stanowi AI Link Boost, wzmacniająca odbiór sygnału i optymalizująca wybór sieci Wi-Fi. Dzięki SI smartfon płynnie przełączał się będzie pomiędzy Wi-Fi i siecią komórkową, aby zagwarantować najszybsze i najstabilniejsze połączenie z siecią. Szybciej również odzyskacie sygnał sieci po jego utracie. Trzecia jest opcją obecną już wcześniej i ulepszoną przez sierpniową poprawkę. Gumka AI 2.0 pozwala za pomocą prostego zaznaczania usuwać niechciane elementy ze zdjęć. Chcesz usunąć kosz na śmieci, toja albo tego chłopa, co Ci wszedł w kadr? No problem. Coś, co jeszcze kilka lat temu wymagało zaawansowanego programu graficznego, dziś odbywa się na smartfonie. Niepożądane obiekty usuniecie poprzez zamalowanie, inteligentne zaznaczanie lasem lub usuwaniem ludzi. Sami widzicie, że działa to znakomicie. Ze zdjęciami powiązane jest też inteligentne konturowanie 2.0. Po prostu przytrzymujecie palec na pożądanym obiekcie na zdjęciu, aby sobie go wyciąć. W ten sposób możecie wyodrębniać obrazy i robić z nich naklejki, możecie wyciągać też treści i linki. Dotknij, przytrzymaj, a smartfon wykryje krawędzi obiektu i następnie go wytnie. Kolejną szalenie użyteczną opcją, zwłaszcza dla uczniów i studentów, są podsumowania nagrań AI. Zbudowane w oparciu o model językowy Google Gemini pozwolą Wam przetworzyć zapis audio na tekstowy. Sztuczna inteligencja na Oppo AI w trymiga wyszczególni dla Was kluczowe informacje, a nawet stworzy transkrypcję całego nagrania, zamieniając ją na tekst. Model językowy Google Gemini napędza w Oppo Reno 12 FS 5G cały AI Toolbox. Smartfon przeczyta Wam na głos wybrany artykuł, przeanalizuje zawartość artykułu, by stworzyć jego tekstowe podsumowanie, a nawet wygeneruje dla Was na przykład post do mediów społecznościowych wedle określonych kryteriów. Wspomniałem już, że badanie zlecone przez Oppo wykazało, że internauci wprost uwielbiają przerabiać swoje zdjęcia. Jeżeli macie konto na Facebooku, to na pewno zauważyliście to już na swoim wallu. Wraz z sierpniową aktualizacją do Oppo Reno 12 FS 5G zawita opcja Oppo AI Studio, która na podstawie Twojego zdjęcia wygeneruje Ci stylizowany portret. Wzorów portretów jest ponad 2000, więc możesz odpiąć wrotki i zaskoczyć siebie, no i przy okazji swoich znajomych. Sam widzisz, że opcji jest mnóstwo, a używanie funkcji jest banalnie proste. Przykład Oppo Reno 12 FS 5G oraz innych smartfonów spod znaku Oppo AI Phone pokazuje, że sztuczną inteligencją można się bardzo fajnie bawić i nie jest to coś zarezerwowane dla osób, dla geeków. Niektóre funkcje napędzane sztuczną inteligencją działają bez udziału użytkownika. Inne wymagają z jego strony jakichś tam prostych posunięć. No, takie rzeczy jak poprawa jakości rozmów, retusz zdjęć, czy też inteligentne przetwarzanie mowy na tekst, to są funkcje, które przydadzą się, jeśli nie każdemu, to absolutnej większości osób, bez względu na ich krąg zainteresowań czy też wiek. Niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie rozwój sztucznej inteligencji, mam nadzieję, że wszyscy będą mieli okazję się z nią zaznajomić, bliżej zapoznać, pobawić, no i czerpać frajdę z korzystania z niej. No a przykład smartfonów Oppo AI Phone pokazuje, że te funkcje związane ze sztuczną inteligencją da się przygotować w taki sposób, aby chciało korzystać z nich naprawdę wiele osób. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia niebawem.